Jest forma, są dalekie skoki. Konkurs Pucharu Świata na mamucie i skoczni w Oberstdorfie potwierdził, że światowa czołówka nie zwalnia tempa przed Mistrzostwami Świata. Na podium Kamil Stoch, przed nim tylko Andreas Wellinger i zwycięzca Stefan Kraft. Na miejscu jest Michał Regulski. Michale, czy możemy powiedzieć, że dzisiejsze trzecie miejsce Kamila jest wyjątkowe? O tak, jak najbardziej możemy powiedzieć, że jest wyjątkowe. To 41. pucharowe podium Kamila w karierze, ale dopiero trzecie w konkursie lotów i to po 5 latach. Wcześniej w 2011 roku triumfował w Planicy i był trzeci rok później w Vikersund. Teraz w strugach deszczu dobiega uroczysta dekoracja na rynku w Oberstdorfie najlepszej trójki dzisiejszego konkursu. 222,5 metra, w finale 217 w trudnych warunkach i nisko nad zeskokiem. Taki lot to potwierdzenie klasy. Kamil przeszedł tam nad bólą dosyć nisko, ale na szybkości i potem go tam odciągło, także bardzo fajnie skoczył. A właściwie poleciał po 9. podium w sezonie i pierwsze trzecie miejsce. Było więcej radości, więcej takiej zabawy. Znalazłem dobry system na rozbieg, na pozycję najazdową. To umożliwiło mi po prostu płynniejsze odbicie i w końcu latanie. Drugi z rekordem skoczni, 234,5 metra, Andreas Wellinger. Najlepszy Stefan Kraft, Austriak, jest królem Oberstdorfu. Wygrał na starcie turnieju czterech skoczni i teraz na otwarcie sezonu lotów. Lubię to miejsce. Jest w nim dla mnie coś niesamowitego. Cieszę się, że znów tu wygrałem. 9. Piotr Żyła, 12. Jan Ziobro, 18. Maciej Kot i 28. Dawid Kubacki. W klasyfikacji Pucharu Świata na szczycie bez większych zmian Stoch o 5 punktów powiększył przewagę nad Tandę, a Kot zamienił się miejscami z Hajbekiem. Kamil przekroczył granicę 1000 punktów. W całym ubiegłym sezonie zebrał ich zaledwie 295. W klasyfikacji Pucharu Narodów gonią nas Austriacy, ale mamy jeszcze przewagę 320 punktów. Jutro kwalifikacje i drugi konkurs. Dziękuję za te relacje, a na ten konkurs zapraszamy do jedynki od 14:30.